Z przykrością zawiadamiamy, że w nocy z 18 na 19 marca po walce z chorobą zmarł wybitny artysta, fotograf i animator kultury Zbigniew Sejwa. Sejwa, urodzony 25 listopada 1952 roku w Gorzowie, był ikoniczną postacią w kulturze swojego rodzinnego miasta i talentem cenionym w całym kraju. Dzięki trwającej dziesięciolecia karierze Sejwa był pionierem fotografii i niestrudzonym orędownikiem sztuki. Jego wykształcenie było tak różnorodne, jak talent. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, Wyższej Szkole Fotografii Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Związku Artystów Fotografików w Warszawie. Uczęszczał także do renomowanej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod okiem profesora Józefa Robakowskiego. Sejwa był nie tylko artystą, ale także pracownikiem naukowym. Obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jego zasługi dla kultury zostały docenione prestiżową Nagrodą Kulturalną Prezydenta Gorzowa, którą otrzymał trzykrotnie, oraz Medalem Zasłużony dla Kultury Gloria Artis. Jako dyrektor Klubu Myśli Twórczej Leymas w latach 2007-2015 był inicjatorem wielu inicjatyw kulturalnych. Marzył o powstaniu w Gorzowie Muzeum Sztuki i Muzeum Miejskiego oraz Wyższej Szkoły Artystyczno-Technicznej. Jego dziedzictwo obejmuje nie tylko wspaniałe zdjęcia, ale także wizję bogatej kulturowo przyszłości swojego miasta. Społeczność Gorzowa i polski świat sztuki opłakują stratę prawdziwej ikony. Zbigniew Sejwa zostanie zapamiętany nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia artystyczne, ale także ze względu na hojność, poczucie humoru i umiejętność odnajdywania piękna tam, gdzie inni go nie znaleźli. Pozostawia pustkę, którą będzie trudno wypełnić. Nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, których poruszyła jego sztuka i przyjaźń. Niech Twoja pasja do kultury i sztuki nadal inspiruje przyszłe pokolenia. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.